Zadośćuczynienie Jezusa Bogu Ojcu i nasze zadośćuczynienie z Jezusem. Kochany bracie, kochana siostro, każdy z nas jest grzesznikiem, a to znaczy, że gdy stajemy przed Bogiem Ojcem, zawsze jest w nas skłonność do grzechu. Jezus jest jedynym, doskonałym, najczystszym zadośćuczynieniem za Twoje i moje grzechy, bracie i siostro. Z pism Luizy. A Ty, moja ukrzyżowana dobroci, widząc boskiego Ojca ogromnie zagniewanego na stworzenia, upadasz przed Nim na twarz i ukrywasz wszystkie stworzenia wewnątrz swojego najświętszego człowieczeństwa. Dajesz im bezpieczne schronienie tak, aby Ojciec, widząc w Tobie stworzenia, z miłości do Ciebie nie odtrącił ich od siebie. A jeśli spogląda na nie z oburzeniem, to dlatego, że tak wiele dusz zdeformowało piękny obraz przez Niego stworzony, a i dalej myśli tylko o tym, jak Go znieważyć. A z umysłu, który miał się zajmować poznaniem Boga, czynią norę, w której ukrywają wszystkie grzechy. A Ty, o mój Jezu, aby przebłagać Ojca, kierujesz Jego uwagę na swoją przenajświętszą głowę, która jest przeszyta cierniami pośród tak okrutnych męczarni. Ten sposób jakby przybijasz do swojego umysłu wszystkie umysły stworzeń i za każdy z nich pokutujesz, ażeby zaspokoić sprawiedliwość Bożą. Och, jakże te ciernie usprawiedliwiają wszystkie złe myśli stworzeń i są budzącymi litość głosami przed majestatem Bożym. Jezu mój, moje myśli stanowią jedno z Twoimi, dlatego razem z Tobą się modlę i błagam. Razem z Tobą przepraszam przed majestatem Bożym za całe zło popełnione przez stworzenia za pomocą ich umysłów oraz je naprawiam. Pozwól, że wezmę Twoje ciernie i Twój własny umysł i pójdę z Tobą do każdego stworzenia, aby przytwierdzić Twój umysł do ich umysłu. Mocą Twojej świętości chcę przywrócić im umysł taki, jaki Ty pierwotnie stworzyłeś. Świętością Twoich myśli chcę uporządkować w Tobie wszystkie myśli stworzeń, a Twoimi cierniami przebić umysły stworzeń, aby Ci przywrócić panowanie i władzę nad wszystkimi. O Jezu, Ty jeden stań się władcą każdej myśli i każdego uczucia stworzeń. Ty jedyny władaj wszystkim, a wtedy przemieni się oblicze ziemi, która wzbudza przerażenie i strach. Ale boski Ojciec jest nadal oburzony, widząc wszystkie biedne stworzenia pokryte brudem grzechu i najwstrętniejszym plugastwem, które wywołuje wstręt całego nieba. Och, jak bardzo zostaje naruszona czystość Ducha Bożego. Już prawie nie można rozpoznać biednego stworzenia jako dzieła Jego najświętszych rąk. Co gorsza, stworzenia wyglądają jak zgraja potworów, które okupują ziemię i ściągają gniew ojcowskiego spojrzenia. Ale Ty, o mój Jezu, aby zjednać Ojca, starasz się Go przebłagać, chcąc wymienić Twoje oczy z Jego oczami i ukazując Mu Twoje, pokryte krwią i spuchnięte od łez. Płaczesz i płaczesz przed majestatem Bożym, aby wzbudzić w Nim litość dla nieszczęsnego losu tak wielu biednych stworzeń. I słyszę Twój głos, który mówi:
Ojcze mój, prawdą jest, że niewdzięczne stworzenia coraz bardziej zanieczyszczają się grzechem i nie zasługują już więcej na Twoje ojcowskie spojrzenie. Ale spójrz na mnie, o Ojcze. Chcę tak bardzo płakać przed Tobą, aby utworzyć kąpiel z łez i krwi i tym samym zmyć to plugastwo, którym stworzenia są pokryte. Ojcze mój, czyżbyś chciał mnie odrzucić? Nie, nie możesz tego uczynić. Jestem Twoim synem, a będąc Twoim synem, jestem jednocześnie głową wszystkich stworzeń, a one moimi członkami. Zbawmy je, o Ojcze, zbawmy. A teraz my, bracie, siostro, wołajmy. Ojcze mój, prawdą jest, że my, niewdzięczne stworzenia, coraz bardziej zanieczyszczamy się grzechem i nie zasługujemy już więcej na Twoje ojcowskie spojrzenie. Ale spójrz na Jezusa, o Ojcze. On chce tak bardzo płakać przed Tobą, aby utworzyć kąpiel z łez i krwi i tym samym zmyć to plugastwo, którym my, stworzenia, jesteśmy pokryte. Ojcze mój, czyżbyś chciał nas odrzucić? Nie, nie możesz tego uczynić. Jezus jest Twoim synem, a będąc Twoim synem jest jednocześnie głową wszystkich nas, stworzeń, a my Jego członkami. Zbaw nas, o Ojcze. Zbaw. Panie, przebacz nam, Ojcze, zapomnij nam, zapomnij nam nasze winy, przywołaj, kiedy zbłądzimy, Ojcze, zapomnij nam, zapomnij nam nasze winy, przywołaj, kiedy błądzimy, Ojcze, zapomnij nam. Ojcze mój, nie pogardzaj biednym stworzeniem. Jeśli wzgardzisz nimi, wzgardzisz także i mną. Och, daj się ułagodzić. Wszystkie te zniewagi noszę na swoim obliczu, które odpowiada przed Tobą za wszystkich. Ojcze mój, powstrzymaj swój gniew przeciwko biednej ludzkości. Oni są ślepi i nie wiedzą, co czynią. Toteż przypatrz mi się uważnie, do jakiego stanu się doprowadziłem z ich powodu. Jeśli nie jesteś poruszony współczuciem dla biednej ludzkości, to daj się zmiękczyć tym moim obliczem, które jest oplute, pokryte krwią, poranione i spuchnięte od tak wielu policzków i uderzeń, jakie otrzymało. Miej litość, mój Ojcze, byłem najpiękniejszym spośród wszystkich, a teraz jestem tak zniekształcony, że już nie rozpoznaję samego siebie. Stałem się przedmiotem pogardy dla wszystkich. Za wszelką cenę chcę więc zbawić biedne stworzenie. A teraz my, bracie, siostro, wołajmy. Ojcze mój, nie pogardzaj nami, biednym stworzeniem. Jeśli wzgardzisz nami, wzgardzisz także i Jezusem.
Och, daj się ułagodzić. Wszystkie nasze zniewagi Jezus nosi na swoim obliczu, które odpowiada przed Tobą za wszystkich. Ojcze mój, powstrzymaj swój gniew przeciwko nam, biednej ludzkości. My jesteśmy ślepi i nie wiemy, co czynimy. Toteż przypatrz się uważnie Jezusowi, do jakiego stanu się doprowadził z naszego powodu. Jeśli nie jesteś poruszony współczuciem dla biednej ludzkości, to daj się zmiękczyć tym Jezusa obliczem, które jest oplute, pokryte krwią, poranione i spuchnięte od tak wielu policzków i uderzeń, jakie otrzymało. Miej litość, mój Ojcze. Jezus był najpiękniejszym spośród wszystkich, a teraz jest tak zniekształcony, że już nie rozpoznaje samego siebie. Stał się przedmiotem pogardy dla wszystkich. Za wszelką cenę Jezus chce więc zbawić nas. Biedne stworzenie. Panie, przyjmij nas. Ojcze, przygarnij nas. I w swej ojcowskiej miłości ku naszej schyl się słabości. Ojcze, przygarnij nas. Ojcze mój, spójrz na mnie raz jeszcze. Nie słuchaj głosów stworzeń, ale posłuchaj mnie. To ja odpłacam Ci za wszystkich. Proszę Cię więc, abyś spojrzał na stworzenie i abyś na nie spojrzał wewnątrz mnie. Jeśli na nie spojrzysz na zewnątrz mnie, to co się z nim stanie? Jest ono słabe, nieobeznane, zdolne tylko do czynienia zła i pełne wszelkiej nędzy. Litości, litości dla biednego stworzenia. Odpowiadam za nie tym moim językiem, zgorzkniałym od żółci, wyschniętym z pragnienia, płonącym i rozpalonym z miłości. A teraz, bracie, siostro, ty i ja wołajmy. Ojcze mój, spójrz na Jezusa raz jeszcze. Nie słuchaj głosów nas, stworzeń, ale posłuchaj Jezusa. To On odpłaca ci za wszystkich. Proszę cię więc, abyś spojrzał na nas, stworzenie, i abyś na nas spojrzał wewnątrz Jezusa. Jeśli na nas spojrzysz, na zewnątrz Jezusa, to co się z nami stanie? Jesteśmy słabi, nieobeznani, zdolni tylko do czynienia zła i pełni wszelkiej nędzy. Litości, litości dla nas, biednego stworzenia. Jezus odpowiada za nas tym swoim językiem, zgorzkniałym od żółci, wyschniętym z pragnienia, płonącym i rozpalonym z miłości. Ojcze, wysłuchaj Jezusa. Ojcze, wysłuchaj Jezusa. Ojcze, wysłuchaj Jezusa. Ojcze, wysłuchaj Jezusa, wysłuchaj.
Ojcze mój, spójrz na te rozszarpane ręce i na te gwoździe, które je przeszywają i które przybijają mnie razem ze wszystkimi złymi czynami. Ach, to w rękach czuję wszystkie cierpienia, które te złe czyny mi zadają. Czyż nie jesteś zadowolony, mój Ojcze, z moich boleści? Czy może nie są one w stanie Ci zadość uczynić? Te moje przemieszczone ramiona będą na zawsze łańcuchami trzymającymi mocno biedne stworzenia, tak aby nie mogły ode mnie uciec z wyjątkiem tych, które siłą woli będą chciały się ode mnie oderwać. Te moje ramiona będą miłosnymi łańcuchami, które Cię zwiążą, mój Ojcze, aby Cię powstrzymać przed zniszczeniem biednego stworzenia. A co więcej, będę Cię przyciągał do Niego jeszcze bliżej, abyś mógł wylać na nie swoje łaski i miłosierdzie. Teraz, bracie i siostro, wołajmy Ty i ja. Ojcze mój, spójrz na te rozszarpane ręce i na te gwoździe, które je przeszywają i które przybijają Jezusa razem ze wszystkimi naszymi złymi czynami. Ach, to w swoich rękach Jezus czuje wszystkie cierpienia, które te złe czyny Jemu zadają. Czyż nie jesteś zadowolony, mój Ojcze, z boleści Jezusa? Czy może nie są one w stanie Ci zadość uczynić? Te Jezusa przemieszczone ramiona będą na zawsze łańcuchami trzymającymi mocno nas, biedne stworzenia, tak abyśmy nie mogli od Jezusa uciec, z wyjątkiem tych, które siłą woli będą chcieli się od Jezusa oderwać. Te Jezusa ramiona będą miłosnymi łańcuchami, które Cię zwiążą, mój Ojcze, aby Cię powstrzymać przed zniszczeniem nas, biednego stworzenia. A co więcej, Jezus będzie Cię przyciągał do nas jeszcze bliżej, abyś mógł wylać na nas swoje łaski i miłosierdzie. Pociągnij nas, Jezu, pociągnij do Ojca, pociągnij nas. Prosimy Ciebie. Ojcze mój, spójrz na mnie od stóp do głów. Nie ma we mnie ani jednego cało zachowanego miejsca. Nie mam już miejsca na sobie, gdzie mógłbym otworzyć nowe rany i zdobyć nowe boleści. Jeśli nie zjedna Cię ten widok miłości i bólu, to kto kiedykolwiek będzie w stanie Cię ułagodzić, o stworzenia, jeśli się nie poddacie tak wielkiej miłości? Jakaż pozostaje nadzieja, że się nawrócicie? Te moje rany i ta moja krew będą ciągłymi głosami przywołującymi z nieba na ziemię łaski, skruchy, przebaczenia i litości dla biednej ludzkości. Ty i ja. Ojcze mój, spójrz na Jezusa od stóp do głów
Nie ma w nim ani jednego cało zachowanego miejsca. Nie ma już miejsca na sobie, gdzie mógłby otworzyć nowe rany i zdobyć nowe boleści. Jeśli nie zjedna cię ten widok miłości i bólu, to kto kiedykolwiek będzie w stanie cię ułagodzić? Och, my, stworzenia, jeśli się nie poddamy tak wielkiej miłości, jakaż pozostaje nadzieja, że się nawrócimy? Te Jezusa rany i ta Jego krew będą ciągłymi głosami przywołującymi z nieba na ziemię łaski skruchy, przebaczenia i litości dla nas, biednej ludzkości. Rany Jezusa i Jego krew to głosy ciągle wołające Cię, o Ojcze. Rany Jezusa i Jego krew to głosy ciągłe wołające Cię. Litości, miłosierdzia i łask. Litości, miłosierdzia i łask. Och, jakże boski Ojciec poruszony jest do głębi, widząc przerażające tortury Twojego Najświętszego Człowieczeństwa, straszliwe dzieło, jakie grzech uczynił Twoim Najświętszym członkom. I aby zaspokoić swoją miłość, przytula Cię do swojego ojcowskiego serca i udziela Ci koniecznej pomocy, abyś mógł dopełnić naszego zbawienia. Ale gdy Cię przytula, Ty ponownie jeszcze silniej czujesz w swoim sercu uderzenia gwoździ, chłosty bicza, rozszarpywanie ran i ukłucia cierni. Och, jakże Ojciec jest poruszony, jakie ogarnia Go oburzenie, gdy widzi, że wszystkie te boleści zadają Ci bezpośrednio w Twoim sercu nawet dusze Ci konsekrowane. I w swoim smutku mówi do Ciebie: czy możliwe jest, mój Synu, że nawet ci wybrani przez Ciebie nie są wszyscy razem z Tobą? Wręcz przeciwnie, wydaje się, że są dusze, które proszą o schronienie i przytułek w Twoim sercu, żeby Cię rozgoryczyć i zadać Ci jeszcze bardziej bolesną śmierć. Co gorsza, cały ten ból zadają Ci w ukryciu i pod płaszczykiem hipokryzji. Ach, Synu, nie mogę już dłużej powstrzymać swojego gniewu z powodu niewdzięczności tych dusz, które zadają mi więcej bólu niż wszystkie inne stworzenia razem wzięte. Ale Ty, o mój Jezu, triumfujący nad wszystkim, bronisz tych dusz, a nieskończoną miłością swojego serca ochraniasz się przed falą goryczy i ostrego bólu, jakie Ci te dusze zadają. I aby przebłagać Ojca, mówisz do Niego: Ojcze mój, spójrz na to moje serce. Niech ten cały ból będzie dla Ciebie wynagrodzeniem. I im bardziej jest on okrutny, niech ma większą siłę nad Twoim sercem Ojca, aby wybłagać dla nich łaski, światło i przebaczenie. Ojcze mój, nie odrzucaj ich. To oni będą moimi obrońcami, którzy będą kontynuować moje życie na ziemi. Najukochańszy Ojcze, jeśli moje człowieczeństwo osiągnęło teraz szczyt boleści,
to moje serce także pęka z goryczy z powodu wewnętrznych boleści i niesłychanych mąk, które znosiło w czasie 34 lat, poczynając od pierwszej chwili mojego poczęcia. Ty znasz, o Ojcze, intensywność tych wewnętrznych goryczy, które mogłyby spowodować moją śmierć w każdej chwili tej czystej udręki, gdyby nasza wszechpotęga mnie nie wspomagała, przedłużając moje cierpienie aż do tego ostatecznego konania. Ach, jeśli do tej chwili ofiarowałem Ci wszystkie boleści swojego człowieczeństwa, aby złagodzić Twoją sprawiedliwość i przyciągnąć Twoje triumfujące miłosierdzie nad każdego, to teraz oddaję Ci swoje serce, wycieńczone, obciążone i złamane z powodu nawału przewinień dusz nam poświęconych. Ojcze mój, jest to serce, które kochało Cię miłością nieskończoną, które zawsze płonęło miłością do moich braci, Twoich dzieci we mnie. Jest to wielkoduszne serce, którym pragnąłem cierpienia, aby dać Ci całkowite zadośćuczynienie za wszystkie grzechy ludzi. Miej litość nad jego osamotnieniem, nad jego nieustanną boleścią, nad jego udrękami i zmęczeniem, nad jego smutkiem w obliczu śmierci, och mój Ojcze. Czy było może jedno tylko uderzenie mojego serca, które by nie dążyło do Twojej chwały i do zbawienia moich braci za cenę bólu i krwi? Czyż nie wychodziły z mojego ciągle gnębionego serca płomienne błagania, jęki, wzdychanie i wołanie, którymi przez 34 lata płakałem i wzywałem miłosierdzia w Twojej obecności? Ty mnie wysłuchałeś, o Ojcze, wiele razy, dając mi mnóstwo dusz i składam Ci za to nieskończone dzięki. Ale spójrz, o Ojcze, jak moje serce nie może się ukoić w swoich boleściach, gdy umyka Jego miłości nawet jedna tylko dusza, ponieważ my kochamy jedną, tylko duszę tak bardzo, jak wszystkie dusze razem wzięte. Czyż możliwe jest, abym miał wydać ostatnie tchnienie na tym bolesnym narzędziu zagłady, widząc, że nawet dusze nam poświęcone nieszczęśliwie giną? Umieram w morzu strapienia z powodu niegodziwości i wiecznej utraty perfidnego Judasza, który był tak nieugięty i niewdzięczny, że odrzucił całą moją miłość i łaskawość. Obdarzyłem go takimi dobrodziejstwami, że nawet uczyniłem go kapłanem i biskupem, tak jak i moich pozostałych apostołów. Ach, mój Ojcze, dosyć tej otchłani bólu, dosyć! Ileż widzę dusz wybranych przez nas do tego, by za mną podążali, a które jedna bardziej, druga mniej, chcą naśladować Judasza. Pomóż mi, mój Ojcze, pomóż. Nie mogę znieść tych wszystkich boleści. Spójrz, czy jest w moim sercu jakieś włókno, które nie byłoby bardziej udręczone niż całe moje storturowane boskie ciało. Spójrz. Czy wszystka krew, którą przelewam, nie płynie obficiej z mojego serca, wyniszczającego się z miłości i z bólu, niż z moich ran? Zlituj się, mój Ojcze, zlituj nie nade mną, ponieważ chcę cierpieć w nieskończoność za biedne stworzenia, ale nad wszystkimi duszami, w szczególności nad tymi, które zostały wezwane do bycia zarówno moimi oblubienicami, jak i kapłanami. O Ojcze, posłuchaj mojego serca, które czuje, że umiera i przyspiesza swoje rozpalone uderzenia oraz woła, prosząc Cię w imię moich ogromnych boleści, o skuteczne łaski skruchy i prawdziwego nawrócenia dla wszystkich tych nieszczęsnych dusz. Nie pozwól nam umknąć ani jednej z tych dusz. Pragnę, mój Ojcze, pragnę wszystkich dusz, zwłaszcza tych. Pragnę cierpieć jeszcze bardziej za każdą z tych dusz. Zawsze spełniałem Twoją wolę, mój Ojcze. Ach, spraw,
aby moja wola, która jest również i Twoją, została doskonale spełniona w imię miłości do mnie, Twojego najbardziej umiłowanego Syna, w którym znalazłeś całe swoje upodobanie. Dziękujemy, Jezu, za Twoje zadośćuczynienie, za wszystkie Twoje modlitwy do Boga Ojca zanoszone za nas. Za to, że znosisz wszystkie nasze grzechy, przyjmujesz je na siebie, by stać się najświętszym zadośćuczynieniem za nasze grzechy. Jezu, nikt z nas nie jest w stanie pojąć, czym jest Twoja miłość do nas, biednych grzeszników. Daj nam poznać swoją miłość, tak mocno Cię pokochać Twoją własną miłością, abyśmy wrzedzili się grzechem i przestali obrażać Boga Ojca, Ciebie, Jezu Chryste i Ducha Świętego. Prosimy w obecności niepokalanej, przez jej przeczyste serce, serce tej, która żyje w woli Bożej, współodkupicielki, prosimy, Jezu. Amen. Bogu niech będą dzięki.